Hej, tu Flora z Chaty Pustelnicy i w dzisiejszym odcinku temat związany ze zdradą i z byciem nielojalnym, z byciem niewiernym wobec swojej drugiej połówki. Temat mnie dosyć zaciekawił, bo pomyślałam sobie, słuchajcie, dlaczego ludzie robią takie cyrki, dlaczego oni zdradzają i są po prostu nielojalni wobec tych osób, z którymi są. Bo łatwo jest sobie to jakoś tak spróbować to po ludzku tłumaczyć, ale no wiecie, na zasadzie takiej, że wasz kolega na przykład, powiedzmy, no obstawiajmy, że jesteście dziewczyną, no a wasz kolega, który w takim związku jest, zaczyna do was schmalić, słuchajcie, cholewki. No i robi się dosyć nieciekawie, bo tłumaczycie mu, że wiesz, zajmij się człowieku swoją własną rodziną, zajmij się żoną, mów takie rzeczy żonie i tym podobne, no i chcecie, próbujecie olać gościa, żeby dał wam najlepiej święty spokój, którego personalnie lubicie, no bo wiecie, możecie lubić człowieka, a on może wam takie numery wykręcać i bawić się w takie jakieś takie końskie zaloty i takie flirciarstwo na poziomie, jakimś młodzieńczym bym to powiedziała, tak bym to nazwała. Ja się zastanawiam, z czego się to bierze tak naprawdę? Czy rzeczywiście bierze się to z tego, że w danym związku, powiedzmy, coś tobie nie pasuje i ty sobie szukasz jakiejś innej osoby? Ale zastanawia mnie to, gdzie jest to poczucie wśród mężczyzn, powiem wam. Nie wiem, wydaje mi się, że może panie są bardziej stałe, ale wiadomo, że z nimi też bywa różnie. Ale gdzie jest to takie, bo wydaje mi się, że one są trochę bardziej odpowiedzialne, jeśli chodzi o kwestie rodziny. Mówię nie zawsze, ale jakoś tak wydaje mi się, że są trochę stabilniejsze. Akurat w materii rodziny. Natomiast dziwi mnie to wśród panów, że oni, mając rodzinę, będąc odpowiedzialnymi ojcami, mężami, mogą w ogóle myśleć odnośnie, czy zalecać się do innych kobiet. To mnie bardzo zastanawia, bo nie wiem, bo jeżeli ja bym z kimś była, no to może fakt faktem, no jeżeli jesteście, zaczynacie swoje relacje, no to poziom tych emocji, natężenie tych emocji jest inne niż kiedy jesteście ze sobą już na przykład 7 lat. No i wiadomo, że nigdy nie będzie tak, że będziecie chodzili i będziecie mieli przed oczami tylko twarz waszej ukochanej osoby, bo to się będzie zmieniało z biegiem czasu. Nie będziecie cały czas chodzili nabuzowani emocjami, tylko to się wszystko zmieni i trochę wyciszy. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że taka jakaś kwestia lojalności, tego co można robić, a czego nie, to powinna zostać zachowana. I to, w jaki sposób czasami panowie się zachowują, z tego co ja obserwuję, ja nie mówię, broń Boże, o wszystkich facetach, tylko o pojedynczych wypadkach, kiedy dany facet podchodzi do mnie i tam, wiecie, no takie niezręczne teksty mi sadzi. Są dla mnie po prostu takie dziwne, no bo ja cię lubię, ale to tyle, no i to takie jest. Poza tym, no nie wiem, chłopie, ty masz rodzinę, masz, no i to takie jest, bardzo dla mnie głupie, nieodpowiedzialne i źle świadczy o takim typie, no, który tak robi. I z czego to? To znaczy, ten człowiek, on od razu dla mnie się przekreśla trochę, bo jak można być tak nie w porządku wobec swojej żony, wobec swoich dzieci? Jak można hańbić tak samego siebie poprzez takie słowa i takie czyny, zachowania, które no, wydaje mi się, że nie przystoją poważnemu facetowi w określonym wieku? I powiem wam, że wydaje mi się, że nie ma chyba nic bardziej żenującego niż taki facet, który jest niezadowolony ze swojego życia, ze swojej rodziny, z tego co ma, który wam o tym opowiada, który po tych naszych rozmowach on zaczyna się jakoś tak otwierać, mówić co czuje, jak jest i wiecie, i tak uderzać do was, w sensie takim bardziej romantycznym bym to powiedziała. No jest to trochę krępujące, bo no jest to żenujące, kiedy człowiek, który jest od was starszy, no widzi w was jakąś możliwość, jakichś uczuć, jakiegoś związku, kiedy sam już związek ma i go zaniedbuje konkretnie. Właśnie to mnie to dziwi, dlaczego w ogóle generalnie to jest tak, że starsi faceci, oni uderzają do takich młodych lasek, wiecie, to mnie zastanawia, dlaczego tak jest. No bo jeżeli ty masz swoją córkę, to tak jak słuchałam takiego jednego starszego człowieka, faceta, który opowiadał, że on po prostu w tych młodych dziewczynach on widzi swoje córki i on nie patrzy na nie tak jak po prostu na kobiety. Ale widzę, że to nie każdy typ tak ma, nie każdy człowiek tak ma i jest to dla mnie trochę takie, wiecie, takie trochę łech. Nie wiem, ja wiem, że jest ta różnica, że ludzie generalnie nie patrzą na te różnice wieku
i jak gdyby okej, rozumiem to, ale jest to dla mnie trochę dziwne z jednej strony. Dlaczego takie młode kobiety, one wpadają w łapy takich starszych facetów, albo dlaczego młode kobiety lubią starszych facetów? Wydaje mi się, że może czują się bezpiecznie, jeśli chodzi o sferę finansową, no bo facet jest starszy, to zapewni ci jakieś tam utrzymanie, jakieś godne życie, dobre warunki bytowe, materialne i bezpieczeństwo finansowe dla twoich przyszłych dzieci, jeśli planujesz mieć z nim dzieci. No ma własny biznes, jest niezależny, już jest poustawiany biznesowo. I może to tym młodym kobietom takim panuje, ale jest to... No i może jeszcze jest ta kwestia u tych młodych kobiet, zwłaszcza u dziewczyn, które może nie miały ojca. Wydaje mi się, że może te kobiety, one patrzą na tego starszego faceta właśnie w taki sposób. W taki sposób trochę taki jak córka. Chciałaby mieć opiekę, chciałaby mieć tego ojca, którego nie miała. Może jest coś w tym, słuchajcie. Nie wiem, czy tak jest na pewno, ale ja się tak domyślam, że tak może być. Natomiast dlaczego mężczyźni wybierają sobie takie młode kobiety, to już w ogóle tego nie ogarniam, oprócz tego, że mogą im się po prostu podobać fizycznie i tyle. Więc pod tym względem to jestem panów skłonna zrozumieć, no może im się te kobiety podobają, czysto wizualnie, tak, bo jest młoda, jest nie wiem, jakaś taka ponętna, jest seksowna, no i kusi tych facetów. Ale no, ale jest to takie nietypowe, bym to powiedziała, nietypowe. A ta niewierność w małżeństwie, ja wiem, że ona może z wielu rzeczy wynikać, no bo jeżeli jesteś facetem, który bardzo dużo pracuje i który wraca do domu i tylko słyszy zrób to, zrób tamto, przynieś, pozamiataj, odbierz dziecko ze szkoły, zawieź dziecko tu, zawieź dziecko tam, kup to, kup tamto, zrób zakupy, no nie wiem co jeszcze, pamiętaj, żeby kupić to, 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 tamto, musimy zrobić to, 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 to i tamto. I taki ten facet jest taki uległy i submisywny i taki podporządkowany bardzo tej kobiecie i po prostu tylko wykonuje jej polecenia, bo po prostu jest uległy, on się nie umie się postawić, on niekoniecznie potrafi być taki tradycyjnie, w tradycyjnym rozumieniu, nie umie być po prostu taki męski, na zasadzie bardziej dominujący albo bardziej decydujący, no po prostu cierpi na tym, no bo potem przychodzi i mi opowiada, że na przykład, no nie wiem, co może powiedzieć taki facet do mnie, bo słuchaj, no moja żona traktuje mnie tak jak takie popychadło. Ja jestem tylko od tego, żeby to, żeby tamto. Jestem tylko, no nie wiem, powiedzmy od zarabiania pieniędzy i traktuje mnie właśnie w taki sposób, wykorzystuje mnie, ale nie odczuwam, że pełnię tutaj jakąś ważną rolę w tym związku. I jeżeli on wam mówi takie rzeczy, to też mówi po coś. Bo odczuwa, że wy go słuchacie, że macie jakąś taką wspólną falę, rozumiecie się nawzajem. I być może z tego może niewierność wynikać właśnie, że ludzie jak gdyby nie będą nigdy lojalni wobec siebie. Może coś mu nie odpowiada, może dziwi mnie to, dlaczego na ten temat na przykład nie pogada. Nie powie, słuchaj, nie pasuje mi to, to i tamto. Tylko tak żyje w czymś takim. I szuka okazji do zdrady, a jeżeli coś mu nie pasuje i znajdzie się okazja, bo jakaś panna się na to zgodzi, to powiem wam, jest to słabe. Jest to słabe, bo facet nie rozwiązuje problemu tak, jak powinien rozwiązać, tylko sobie, wiecie, szuka okazji na boku. A to mi się bardzo nie podoba. Nie podoba mi się ta nieuczciwość, nie podoba mi się to dwulicowe działanie. Bo rozumiem, że coś może ci nie podobać się tam w danym związku, możecie mieć trudniejsze chwile, ale no, jakąś tam decyzję kiedyś podjęliście. To, że wy ze sobą jesteście, z czegoś wynika. Bo konstansu i stałości nigdy nie będzie tak, jak zawsze jest na początku, tak? Tylko to się zmienia z czasem. A wy macie być ze sobą jakoś tak, ja mam takie wrażenie, że na dobre i na złe. Jeżeli jest gorzej, no to należy to naprawić. Tylko teraz jest ta kwestia, kto zechce coś naprawiać, no bo panie z reguły to one doprowadzają do rozpadu małżeństw, to one generalnie składają papierki o rozwód. Częściej to robią, tłumacząc to, no bo byłam niezadowolona, ale panowie próbują to naprawić i w tym akurat wypadku, kiedy ja to widzę i obserwuję, to powiem wam, że troszeczkę odwrotnie to zobaczyłam teraz. Akurat teraz w tej chwili widzę dwa gołębie. Jeden samiec zaleca się bardzo, słuchajcie, do samicy. Proszę bardzo. To jest ta temat, to jest podcast o życiu. Proszę bardzo. Dwa gołębie, miłość. Proszę, jak się dostosowały mi do tematu, te dwa gołębie. Pewnie żaden drugiego nie będzie zdradzać, mam nadzieję. Jak takie dwa, widzicie, dwa gruchające gołąbki, to jest piękne. No, ale wracając do tematu. To narzekanie ludzi na małżeństwo, kiedy ja
tak słucham tych ich opowieści, to jak narzekają, że nie czują się docenieni, że coś uciekło, że coś się wypaliło, że coś nie jest tak, jak powinno być. Kurczę, to powiem wam, naprawdę zaczynam wątpić. Wątpię. Niekoniecznie w małżeństwo, bo małżeństwo w ogóle mnie nie interesuje. I właściwie nie wiem, chyba nigdy nie będzie mnie dotyczyło, tak sobie myślę. Po prostu nie lubię, wiecie, tej całej papierologii, tej biurokracji. Nie widzę jakiegoś, nie czuję jakiejś takiej potrzeby, wiecie, żebym była jakoś tak prawnie z kimś powiązana. Poza tym, no mówię, wiecie, coś się psuje, no i co? No i oczywiście zawsze chciałabym to jak najbardziej to naprawić, jeżeli mogę, jeżeli jestem w stanie, ale bycie z kimś powiązanym prawnie, potem problemy, kwestie takie, że sądownictwo, notariusze, oj, to jest cała lawina, cała piramida, no a po co mi to? Jakoś tak to mi się nie klei, to mi się nie dodaje. Właściwie, no nie wiem, nie mam jakichś takich pozytywnych, super pozytywnych małżeństw, tak naprawdę, i na których mogłabym taką swoją opinię poprzeć. No może znam jedno dobre małżeństwo, ale więcej to właściwie, słuchajcie, to nie. Jakoś tak słyszę takie kwestie, że no tu ktoś kogoś chce, kurczę, zdradzić, ktoś kogoś zdradził, ktoś kogoś wyrolował, zostawił. No jest to dla mnie po prostu, słuchajcie, obrzydliwe. Moralnie jest to naganne, no tak nie powinno nigdy być. Nie powinno. I dziwią mnie ci właśnie starsi panowie, którzy zalecają się do młodych lasek. No dziwi mnie to i trochę mnie to odstręcza również. I co, i tyle by było na dzisiaj, słuchajcie, trzymajcie się, udanego tygodnia, hej.